bardzo duża umowa na prawie 100 milionów i bardzo ważne zadanie. Trzy umowy, bo to trzy zadania w ramach przedsięwzięcia, które ogólnie nazywamy uzbrojeniem terenów inwestycyjnych. Uzbrojenie to również drogi, dlatego korzystamy z dotacji, którą otrzymaliśmy w ostatnich miesiącach. Dotacji, która pozwala nam zrealizować trzy zadania. To, które kosztuje najwięcej i będzie skupiało najwięcej uwagi i ma bardzo duże znaczenie dla komunikacji w mieście, to przebudowa węzła w okolicach Sławic, w okolicach Makro, tam rozjazdu na dzielnicę Sławice. Korkujące się miejsce, intensywnie użytkowane, zresztą będzie to taki trochę kontynuacja prac tych, które wykonaliśmy budując obwodnicę południową. Pierwszy etap, kiedy połączyliśmy te obie obwodnice, wtedy również wykonywała to firma Himmel i Papesz. W ten sposób obwodnica na swojej części rozrosła się do 4 pasów ruchu. W tym wypadku dzięki tej inwestycji ponownie będzie kontynuacja tych 4 pasów ruchu i oczywiście estakada nad rondem, co usprawni ruch, to jest w ogóle rondo biszkoptowe, myślę, że więcej o tym powiemy. Dodatkowy wjazd na strefę inwestycyjną we Wrzoskach w postaci ronda na drodze krajowej w kierunku autostrady A4, może tak nazywając, w Opolu Wrzoskach. Tam jest jedno rondo, którym się wjeżdża na teren. Robimy dodatkowe, żeby były 2 wjazdy na teren inwestycyjny, starając się od dużego inwestora takie drugi wyjazd, wjazd na teren jest bardzo ważny. I przebudowa samej ulicy Wrocławskiej to też jest zadanie, które się w ramach tego mieści. To jest 14 miesięcy na samą dokumentację projektową, która będzie polegała na uzyskaniu z RID-u wszelkich, że tak powiem, uzgodnień administracyjnych. Potem zacznie się okres realizacji, na który przewidujemy 15 maksymalnie miesięcy. Oczywiście związany z wybudowaniem tego ronda biszkoptowego, wybudowaniem 2 estakad o długości 63 metrów, 2 przęsłowych. Długość, że tak powiem, przebudowanego odcinka drogi w klasie GP, czyli 2+2. Będzie miała około 1,5 km. Projekt jest wcześniejszy, pierwszy, czyli Wrocławska, bo on będzie wcześniej realizowany, bo on jest, nie jestem tak przygotowany, ale mi się wydaje, że 6 miesięcy i realizacja od razu idzie zaraz na tym. Tam nie ma zridów, myślę, że to nie powinno być problemów. To jest bardziej budowa ścieżki, 2 zatok autobusowych tam, więc myślę, że nie powinno być problemu z tym. Wartość tych 3 umów to jest wartość ogółem 88 milionów złotych. Tyle miasto wyasygnuje łącznie z środków, które częściowo pozyska z dofinansowania w ramach środków Polskiego jeszcze Ładu, czyli z BGK-u. I tutaj co zostało powiedziane, czyli ta płatność następuje dopiero po wykonaniu zadania, czyli w formie uruchomienia promes i te środki wtedy są przekazywane wykonawcy inwestycji. Oczywiście w tym jest też wkład własny, o którym chciałabym powiedzieć. To jest dość spory wysiłek dla miasta, niemniej jednak warty tych inwestycji. To jest wartość 38 milionów złotych, które miasto będzie dokładać jako sum własny. Oczywiście wartość tej całkowitej inwestycji to ogółem 90 milionów, bo jeszcze 2 miliony złotych to są oczywiście nadzory budowlane, gdzie będą podpisywane też odrębne umowy, które wypełnią jak gdyby wartość tego zadania. To przedsięwzięcie w całości jest niezmiernie ważne z punktu widzenia rozwoju miasta i przede wszystkim skomunikowania terenów inwestycyjnych. To jest kolejny krok do tego, żeby przybliżyć miasto do jak największej liczby inwestorów, a za inwestorami do miejsca pracy i to dobrej jakości miejsca pracy. Także ta inwestycja jest pierwszą taką, ten teren, najnowszy nasz teren i największy nasz teren inwestycyjny. Więc bardzo się cieszymy, bardzo nam zależało na tym, żeby trzy akurat zadania zostały zrealizowane, więc trzymamy kciuki. Wykonawcy są doświadczeni, znają miasto doskonale, firmy nasze, lokalne, więc liczymy na to, że wszystkie zadania będą przebiegały sprawnie.